Cześć kochani, miło mi Was znowu widzieć na moim kanale. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną, tym bardziej, że dzisiejszy odcinek jest na Wasze specjalne zamówienie. Jak widzieliście po tytule, dzisiaj będziemy mówić o pięknym serialu Magda M. No wiele osób marzy o tym, żeby on powrócił na antenę, a ja dzisiaj może chociaż trochę pozwolę Wam cofnąć się do tych czasów. No i specjalnie dla Was wystylizowałam się dzisiaj na Madzie. Są grochy, jest kręcony włos, tak jak Magda lubiła. No to znaczy, że mamy wszystko. Zaczynamy! Magda M. to polski serial telewizyjny, który emitowany był od 2005 do 2007 roku. Początkowo miały powstać 3 serie tego serialu, natomiast dzięki popularności zdecydowano się na 4. ostatnią serię, która była nieco krótsza i miała 10 odcinków. Pierwszy klaps na planie serialu padł 28 czerwca 2005 roku i zdradzę Wam, że aktorzy musieli pracować na planie aż 6 dni, żeby powstał jeden odcinek tego serialu. Tak jak już Wam wspomniałam, serial cieszył się niesamowitą oglądalnością. Co tydzień przed telewizorami zasiadało około 3,5 miliona osób. No więc regularna widownia nieco większa niż moja na tym kanale, ale myślę, że tak samo zacna. Natomiast najbardziej oglądany odcinek, najbardziej popularny zgromadził przed telewizorami aż 4,5 miliona widzów. Świetna oglądalność. No i na pewno pamiętacie tę piosenkę, która na początku towarzyszyła wszystkim, kiedy serial się zaczynał, w czołówce. Była to piosenka Chodź, pomaluj mój świat, ale wykonywana była przez zespół Milkshop, a nie tak jak w oryginalnej wersji przez zespół 2 plus 1. No i oczywiście, no trzeba przejść tutaj do sedna. Główne role w serialu odgrywali Joanna Brodzik oraz Paweł Małaszyński. Skupmy się więc na Joannie, czyli serialowej Magdzie M. Ciekawa jestem, czy wiedzieliście, że to specjalnie z myślą o Joannie Brodzik została napisana ta rola. No i Magda M. miała niektóre cechy, które Joannie było wygodniej zagrać. No oczywiście Magda M., jak sami pamiętacie, to była 30-letnia prawniczka, która, tak jak już wspomniałam, uwielbiała grochy, jeździła swoim Renault Clio, no i robiła karierę, pracując w kancelarii prawnej. Kancelaria oczywiście wali góra i wspólnicy, nie wolno o tym zapomnieć. Magda ma swoich przyjaciół, między innymi no taką charakterystyczną postać Agatę, tę graną przez Darię Widawską, rudowłosą dziewczynę, no i Sebastiana, czyli swojego przyjaciela, o którym zaraz wspomnę więcej, który był gejem. Ale mieli oni taki rytuał, zawsze oglądali wspólnie Casablancę, to był ich ulubiony film. No i zawsze pocieszali Magdę, kiedy ta miała akurat złamane serce, a w tym serialu zdarzało się to dość często. Bardzo mi się to pocieszanie podobało. Ja sama bardzo apeluję do moich przyjaciół, żeby tak mnie pocieszali. Zawsze przynosili takie wielkie kubły lodów, że aż trudno je gdzieś dostać teraz, ale takie były. No i jedli je razem z popcornem. Dla mnie połączenie idealne. No i oprócz tego trzeba pamiętać, że Magda pochodziła z Olsztyna, no i miała wspaniałego kota. No jak pamiętacie, ten kocyr miał na imię Marian, a w serialu kota Mariana grały aż 3 kocurki. Kocur Tygrysio oraz Rysia i Gabrysia, 2 kotki, ponieważ reżyser wiedział, że kot, no to jak wiadomo, jest zwierzę, które chodzi swoimi ścieżkami i nie zawsze dało się go przekonać do tego, żeby akurat w tym momencie zagrał taką, a nie inną rolę. Dlatego kot Marian miał aż 3 wcielenia. Skubany. No i co najważniejsze, Magda zakochuje się w Piotrze, który na początku jest przedstawiony w serialu jako taki trochę łajdak, no nie bójmy się tego słowa. Magda broni jego żony przy rozwodzie, która przedstawia go w jak najgorszym świetle, no ale jak to zwykle w takich filmach bywa, miłość czeka za rogiem. Chociaż łatwo nie mieli, aż 4 sezony powstały w końcu. Jeszcze tylko Wam powiem, że ja nie wiem, o co chodzi w tych serialach, bo prosiliście mnie właśnie o Magdę M. i jeszcze o jeden serial, który będzie już niedługo. I tam zawsze te aktorki, znaczy te postaci są po 30. I nagle czują, że po prostu miłość musi pukać do ich bram. No nie wiem, o co tu chodzi. Jeżeli ktoś nas ogląda, jakaś dziewczyna po 30, to czekam na opinię, bo ja za rok kończę 30 lat. Czy to właśnie jakoś tak się stanie, że ja już będę wtedy pożądać tej miłości bardziej niż teraz? No ale żeby Piotr Korzecki pasował do Magdy, to jest miłym mężczyzną po 30. No niestety już ma byłą żonę na koncie, ale oprócz tego jest przystojny, czarujący, ma świetną pracę i ogólnie nie ma wad, jeździ motocyklem nawet, to jest bardzo sexy, no nie ukrywajmy. No i ma też grupę swoich przyjaciół, wrócił z zagranicy, poświęcił się dla żony, wyjechał tam za nią, poświęcając swoją karierę zawodową. Czy są jeszcze tacy faceci, czy to tylko właśnie w filmach? No właśnie, tak zrobił, ale nie opłaciło mu się to za bardzo.
no i musiał wrócić, żeby się rozwieść i w Warszawie zakłada kancelarię, którą razem z przyjacielem prowadzą. No i tutaj przeplatają się losy między tymi dwoma kancelariami, właśnie Waligura i przyjaciele i wspólnicy oraz właśnie kancelarią Pawła Małaszyńskiego, czyli Piotra Korzeckiego. No właśnie, ale jeszcze żeby Wam zdradzić, to Paweł Małaszyński specjalnie do roli w tym serialu musiał nauczyć się jeździć motocyklem, ale mimo to większość scen odgrywał za niego kaskader. Ale Paweł Małaszyński widocznie, mimo że taki rockman, to jednak motocykl chyba nie jest jego ulubionym środkiem transportu. A, no i jeszcze jedno. Może co bardziej taki zagorzały fan Pawła Małaszyńskiego zorientował się, że w tym serialu wyglądał on trochę poważniej niż na żywo. Faktycznie tak było. Paweł Małaszyński był nieco postarzany do tego serialu. Znaczy nie była to jakaś super praca wizażystów, ale faktycznie malowano mu włosy, żeby były przyprószone taką delikatną siwizną. No i wszyscy, którzy pamiętają pierwszą serię, czekali całe 10 odcinków, czy ta Magda da się temu Piotrowi w końcu skusić na cokolwiek więcej niż tylko pogaduchy i przekomarzanie się, bo przecież widać, że tam iskrzy. Tak, w 10 odcinku mamy ten słynny taniec pary do piosenki Serce do serca Piotra Komorowskiego. Dobry utwór. No dobrze, ale skoro już mamy omówioną główną parę, to nie będę wszystkich przyjaciół omawiać, bo nie chcę też, żeby ten odcinek trwał 2 godziny. Pokrótce Wam już też tam powiedziałam co nieco, natomiast chciałabym się zatrzymać przy Sebastianie Lewickim, czyli przyjacielu Magdy M. No bo była to taka dość ciekawa sytuacja, że Magda grała z Bartłomiejem Świderskim na planie najbliższych przyjaciół, często mieli wspólne sceny, a byli niedługo po rozstaniu w życiu prywatnym, ponieważ ta para była ze sobą przez kilka lat, byli nawet zaręczeni, no niestety ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale jak widać można rozstać się z klasą, można się przyjaźnić, te wspólne sceny nie sprawiały im problemu, tym bardziej, że Kasia związana już była z Pawłem Wilczakiem, jej obecnym partnerem, z którym ma zresztą 2 dzieci. No i jak wiecie, Sebastian w tym serialu był świetnym przyjacielem, był gejem, ale no był takim gejem właśnie, jakiego kobiety kochają, czyli takim, który potrafił wszystko świetnie zrozumieć, doradzić w każdej sytuacji i zawsze miał dla Magdy czas. No i właśnie rola Sebastiana została w 2007 roku nagrodzona nagrodą Hiacynt za rolę geja właśnie, za przedstawienie geja w pozytywnym świetle, nie jako postać negatywną, i to takie wyróżnienie, myślę, bardzo zacne dla tego serialu. No i czarną postacią w tym serialu był oczywiście Bartek, czyli wspólnik Waligury, który razem z nim prowadził kancelarię i który przysparzał Magdzie wielu problemów. Początkowo bardzo był Magdą zauroczony i sam chciał się z nią związać. Ostatecznie zatruwał jej życie swoimi różnego rodzaju komentarzami, ale związał się z Agatą, czyli z najlepszą przyjaciółką Magdy. Łatwo nie miała z nim ta dziewczyna, no ale jednak miłość nie wybiera, no a ci dobrali się całkiem nieźle. Magduniu, a może moglibyśmy razem? No wiesz, ratować ich małżeństwo. Zaskakujesz mnie. Oni się naprawdę kochają. Jeżeli o tym zapomnieli lub tego nie widzą, to należy otworzyć im oczy. Jeżeli dwoje ludzi się kocha, to trzeba zrobić wszystko, żeby mogli być razem. Nawet jeżeli ktoś będzie niezadowolony. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. A chyba lepiej, jeśli na świecie będą dwie osoby szczęśliwe, niż 3 niezadowolone, prawda? A o kim ty mówisz? O Wiktorze, Karolinie i Jagodzie. Ach. Serial Magda M w 2007 roku święcił triumfy, bo oprócz tej nagrody Hiacynt, o której Wam mówiłam, serial zdobył również telekamerę, czyli głosami widzów wygrał jako najlepszy serial obyczajowy 2007 roku w głosowaniu widzów. Polsko-japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych to miejsce, które zastępowało kancelarię Magdy, jeżeli z takich ciekawostek Was to interesuje, natomiast jej mieszkanie mieściło się przy placu 3 Krzyży, zaraz obok Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Ogólnie pierwsza seria była w bardzo dużym stopniu kręcona właśnie przy placu 3 Krzyży, a co ciekawe, zimowe sceny były kręcone przy specjalnie zakupionych dla aktorów koksownikach. Nie wiem, czy pamiętacie, właśnie to jest takie
taka, no nie wiem, taki wygląda trochę jak kosz na śmieci, do którego właśnie wrzuca się węgiel i które robi ciepło. No już, jeżeli już nie miało właśnie się kontaktu z prądem, że tak powiem, profesjonalnie, to te koksowniki kiedyś świetnie się sprawdzały, no i jak widać do tej pory służą aktorom na planie. Ostatnia scena w serialu to scena, o ile pamiętam, w górach. Romantyczne spotkanie Magdy i Piotra właśnie w górach. Natomiast ostatni klaps padł 24 kwietnia przy ulicy Dąbrowskiej w Warszawie, gdzie była kancelaria Piotra Korzeckiego. No i jak wiecie, serial świetnie sprzedawał się również na DVD, sięgał tutaj naprawdę dużych rekordów popularności. Natomiast w 2006 roku powstała też książka na podstawie serialu, która również sprzedawała się rewelacyjnie. No i oczywiście wiele osób zwracało uwagę na świetny soundtrack, jeśli tak to można nazwać, do tego serialu. Wykorzystywane w nim były głównie polskie piosenki, właściwie tylko, ale bardzo fajnie dopasowane do scen. No i właśnie powstały również płyty CD z tą muzyką. Nazywały się piosenki Nie tylko o miłości, Magda M. No i oczywiście też biły rekordy popularności. Ja do tej pory na YouTubie lubię posłuchać sobie playki z utworami właśnie z tego serialu. Czy Magda M. powróci? Były takie głosy i wszyscy liczyli na to, że serial jeszcze trafi na antenę TVN-u. Mam dla Was dobrą i niedobrą wiadomość, no bo ci, którzy najbardziej kochają serial, na pewno chcieliby Magdę M. widzieć w takiej roli. Natomiast w 2017 roku padła informacja, że powstanie książka o przygodach Magdy M. 10 lat później. No i faktycznie Joanna Brodzik ostatnio potwierdziła, że taka książka się pojawi, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak potoczyły się losy tych bohaterów po 10 latach, no to zapraszam do lektury. Czytanie książek jest bardzo odprężające. Jestem bardzo mile zaskoczona jakością tej literatury. Natomiast no to jest tak, że no cóż, jestem tylko jaż inspiracją, muzą. Jaka jest ta Magda po 10 latach? Co się zmieniło w jej życiu? Podróżnił ode mnie poważniejszą. Ładnie ich dojrzał, autor wszystkich, nie tylko Magda, ale też pozostałych bohaterów. No i na koniec jeszcze humorystyczna ciekawostka. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś Szymon Majewski zrobił taką serię odcinków Magda M. 20 lat później, gdzie on sam wcielił się w rolę Magdy M., natomiast Paweł Małaszyński nadal grał Piotra Korzeckiego. No oczywiście ich życie 20 lat później nie było tak sielankowe, często się kłócili, a Magda miała nie tylko jednego kota, ale już całe statko. Oczywiście możecie te odcinki zobaczyć, są dostępne w player.pl, który podlinkuję Wam w opisie. Ale w opisie znajdziecie również moje social media, na które Was serdecznie zapraszam. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Od września planuję właśnie, żeby na tym kanale pojawiało się trochę więcej rzeczy, trochę więcej treści dla Was. Oczywiście nie martwcie się, seria Kronika Polskiego Show Biznesu będzie z Wami zawsze i zawsze w czwartki będzie tutaj na Was czekała. Natomiast jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to będzie tam taki link do Patronite'a, tam się wszystkiego dowiecie. Jeżeli chcecie, żeby tych odcinków było dużo więcej, no to niestety to wszystko kosztuje, także czekam na Wasze wsparcie, ale nic na siłę. Dużym wsparciem będzie dla mnie subskrypcja, łapka w górę, no i oczywiście komentarz, na który jak zawsze chętnie odpowiem. Do zobaczenia za tydzień. Widzimy się, będzie coś fajnego. Buziaczki, pa pa! I to powiem Wam, że pierwszy klaps na klaps. I zdradzę Wam, że aktorzy musieli placować. Powiem Wam, że pierwszy klaps na pranie... To znowu to trudne. Gaszec za nadrza. Dobrze powiedziałam. Szok.